co się śmierć. Instruktorzy, jak dupy powinny wypinać dupę podczas wypinania dupy? Nie wiem, podoba mi się. Witamy, jesteśmy na sesji MTD. Metodzik. Chciałem zacytować Kiza, ale chyba jest zbyt wcześnie i palę jakąś głupotę. Opatrz. Jak widzicie, siłownia jest otwarta. Dla wszystkich. I co, jesteśmy na prawdopodobnie najpiękniejszej dzielnicy w Warszawie. Praga, oldschoolowa siłownia. I musimy to wypakować. Ty gadasz, że siłownia jest ogrzewana drewnem. Co? Ja pierdolę. I super na tym zrobić to. Na drewnie? Człowieku, kiełbachy zaraz byśmy robili tutaj. Jakie jajca, ja pierdolę. No kiedyś przecież te kuchnie działały, nie? Że tu się wsadzało. I tutaj zajebiste te piece ogólnie są. No tak samo ogólnie łatwo zrobić. Wsadzasz coś takiego do tego, do budy drewnianej. Że kurwa, to zajebiście. Fajna siłka, co? Zobacz, jaka strefa kardio w ogóle jeszcze. Uwaga, konkurs na Dzik Vitamin. Wystarczy zasubskrybować kanał, łapka w górę i komentarz. Jutro wybierzemy zwycięzcę, a ja idę robić nogi. Żartowałem. Co ty pierdolisz? Ty, siłownia. Usłyszałem to, ale i tak dopiero musiałem zobaczyć, nie? Ja pierdolę. Zajebiście, między seriami, wiesz. Ale dobrze jest rozłożone, bo tutaj są małe hantle dość, bo jak wiesz, ci najwięksi, by zasapani tutaj podeszli, to by ich to roztopiło. Zobacz graficzki, bo mamy offset krótki, jeszcze trzecia. Nikt nikogo więcej, nie? Słuchaj, masa, siła, agresja. Ty, to co masz gotowy marketing na markę siłowniana. No. Ja już wiem, że tutaj chamy ćwiczą cały czas. Największe chamy w Warszawie. Ta siłka ogólnie mi przypomina tą, co z agresywnym Michałem nagrywaliśmy. Pamiętasz to no? Kiedyś? Myślałem, że to w ogóle to samo miejsce. Faktycznie, ale to było w innym mieście. Było w Warszawie gdzieś. To była Warszawa. Nie żyli, wiesz, no? Można wrzucać jakieś insta? Można. Na dole, gdzie jest właściciel? Jest tu właściciel. Chodzi, że nie masz może pokazać dziewczynom instruktorzy, jak dupy powinny wypinać dupę podczas wypinania dupy. Dokładnie tak. Profesor Kizo. No takie to dobre? No człowieku, ośle wspięcia? Tego już nie robią. No wiem, że nie. Kurwa, relikt. To się testuje. Kolina prasowała mnie przed chwilą. Ale może ten, może się nie pogniota. Trochę jest za nisko, więc musisz się, wiesz, wcisnąć. Ale to no jest regulacja, normalnie. To jest pełni funkcjonalna maszynka. Za gdybut, te plecy jeszcze sobie ten. Serio, to wszystko gra. Jakieś tak. Nie, to jest ze strefy kardio. Z widokiem na ścianę. Używaną. Z widokiem na ścianę. Zajeżdżali te maszyny ostro. Ale może zobaczcie, jakie okna są poobgryzane. Ale tutaj wyobraźcie sobie lipiec.
30 stopni, wchodzą te chamy, mówię, kurwa, pod się unosi. Ten, tu się dzieli, kurwa, kapało z liczueku, tu aż czułem ten pot jeszcze, nie? Ile typów zapłaconych przeorał. Jakieś tylko takie były, nie? No. Kurwa, ile, no to ile lat chodziłem na świecach? My też. Nie było, kurwa, z drofitów Kalipso? No, wszystkiego. Nie się dobrze, że jak było, żebyś ty panie sobie tak przykusu trochę. Nie. Ale nie lubię takich kucaków, kurwa, bo to jest tak kucak. To jest startu. Chcesz, oddaj mi krzesło. To nie zdrowe dla kolan. Jak sprinter. Ja nie lubię takich kucaków, kurwa. Dobra, ale krzesło to różowy hunter też. O, zobacz, to dobry. Widzisz, tak samo mogę kucać. Bo to będzie dobry też szansa. Nie wiem, czy owca się nie schowała. Ty, nie, piętnastki, a to waży więcej niż taka zwykła piętnastka. Co się stara? Jest hamowy jakieś są straszne. No tak, w miejscach są inne. To... No. A stanowisz sobie z tym ciężarem o tutaj? No. Dobra, i możesz robić. Chyba nie może. Dziwne rzeczy się dzieją. Będzie, kurwa, najświeższy na świecie. Zajebiście. Jeszcze na patyku ty jakbyś wbił. Nasz... Fajne, ludzka zgodnie. Są nasze. MTS-a tak się tak. Tylko przybierzesz, przypinam tą na przykład. Zewnętrzne patrzę. No kurwa, cieplutki dom. Nabiera tego, wiesz, charakteru z pieca od razu. The fast life, the fast living. They see the ambition, they know I'm past driven. Look, we are not the same, this is not a game. I've been swerving through the city in and out of lanes. These are the moments, only got one life. This is your moment, where the wrong is. Jedynka się smazała tam, chyba. Nie, no kurwa właśnie, ciężkie kurwa. Co to chuja, tylko piątki kurwa. A wy nie mam tak siły. Mówię, tak to jest księstwo. Ja mówiłem, że jakby Newton tu się wpierdolił, to by spadł na wszystko. Nie wiem, no to jest jak dycha. A tu jest a dziwne, waga? Bo to malutkie jest. Jest w szatni. No takie malutkie, no to bo wiesz. Tu jest waga? O. Można na ten? Można. Korzystać? Po co? A, bo wątpimy w wagę handli, wiesz? No. Są mega ciężkie. Dobra, najpierw... Oj, nie wiem, czy nie zepsułem. Najpierw ile ta maszyna waży? Dobra, 101,5. No kurwa, 7,5. 7,5. Już koniec. Widziałeś ta półka, tak powiedzieć, znacząca. Dobra, i patrz w lustro. No, dobra, kto to tu przemycił? O kurwa, weź to chowaj. Że go nie wyjebali. Ty. Na szyję, wiesz. Próbuję zamknąć ten obiekt. Pachnie nowością, to jaki to fake. To pozory na, wiesz, na froncie. Jaki mały, nie? Że już nie ten duży nawet, że taka ostateczność, nie? Bica chyba. Nie, nie wiem. To takie pozory na froncie, że tak, proszę pani, tu bardzo wiesz, grzeczna siłownia, można sobie trenować. Faktycznie. Od razu na wejście. I jeszcze te... Antelki, które grały. No. Bo jest bogata. Najbardziej z tej kolekcji podoba mi się, że za luźna. Ewentualnie zabrudzę tak, nie wiem, czy słychać. O, tak, o, co się, kurwa, śmieję? To trzeba było nagrać, o nie. Ej, nie słychać. Muszę jeszcze raz. Dużo mięśni. Jak burnejka. Powtórka? Powtórka. 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 Proszę. To jeszcze co burnejka nazywa, że jestem spięty. Mam płaszcz mięśniowy jak kulturysta. Spięty. To jest Uber. Uber? No. Z kolekcji najbardziej podoba mi się bluza. Luźna, bardzo wygodna. Ale to dobre było, to dobre było. Jak lubię dzieci. Na razie
przyjechali, to mówiłem wam. Odpuszczałem ich, żeby do roboty pierwszego powiedzieć. Mówię, że dziękuję, dziękuję za ten format, że macie ten format, bo nie byłoby tak, gdyby nie ten format. Zaraz powtórzymy. Zaraz powtórzymy. Na spokojnie, zje presle, zaraz powtórzymy. Opadną emocje, będzie git. Najbardziej z tej koalicji podoba mi się w Luzaku. Nie no, dobra, dobra. Nie wiem, czy to było na kamerze, ale właśnie tutaj Seba się pytał o ten content TikTokowy i mówię, że no to do Robura trzeba z tym podejść, co mu się najbardziej podoba z kolekcji, bo... Ale no, dobrze powiedział, tylko że jest coś takiego, że jak go znamy, to wiesz, co on ma w głowie. Dokładnie wiesz, jak on się czuje, że musi to zrobić, nie? I to jest najlepsze w tym wszystkim. On dobrze powiedział. Dobrze powiedział, tylko że to nie z tego jest śmiech. A w ogóle trochę to miejsce przypomina mi kolekcję, gdzie robiliśmy pierwsze dźwigę dziewczyno, że konstrukcyjnie, że tam jest ta antresola i tutaj siłownia. I też hantle były w podobnym miejscu. I też na Pradze to było. Też na Pradze. I co też tam jest na ścianie? I tam są lustra. A lustra. I wiesz, jaki jest mindfuck? Bo to jest tak, że jak jesteś na przednich maszynach, to ty kurwa nie masz nic. Ale no przecież to jest mindfuck, bo do połowy widzisz siebie, no tak. a dolną połowę widzisz przestrzeń. Weź sobie zobacz, a ty byłeś tam. Jebie się w głowie no. Mnie trochę, nie? A ty dobrze powiedziałeś, ja tutaj cię chwaliłem, tylko ten format jest po prostu, wiem, że co masz w głowie, wiem, czuję twoje spięcie, ja też byłem spięty, jak to mówiłem. Ale twoje spięcie jest inne. Nie bawię. Miałem sobie, że kiedyś postanowiłem, że nie będę robił rzeczy, które nie sprawiają mi nie są dla mnie przyjemne. W tym momencie mi się stało to, że to nie jest przyjemne, więc pierdolę, co nie? My to sukces. Nie sprawia mi to przyjemności, więc chyba nie będę tego robił. I ain't stopping unless I'm crashing it. Oh, and yeah. Even that wouldn't stop me from going after it. These are the moments, only got one. Kurwa, zostaje z tego największym fanem. Chyba kiedyś mi się dzieje, że za co? Chuj sobie. A ile on waży? On spory, na to 115. A wczoraj? Druga. Drugie imię? Teraz nie wiem, czy to jest. Dobrze. Ale kurwa no, ty się dzisiaj wyjął, to już jest sporo. Ile nie ważysz kurwa, nawet jak masz 160, to 210 to jest dużo. Tak. Nie no kurwa, nic nie nagramy. No nie, dobrze, tutaj może to. No pamiętaj, każda bitwa zaczyna się w stójce. Moim zdaniem jest najfajniejsza bluza. Ale Robert, możesz jakoś to uzasadnić? Bo tak, kurwa, bo tak. Nie wiem, podoba mi się. To nie jest śmieszne, bo nie wiem, za mnie wyjść. Jakbym miał 2 godziny na wytłumaczenie, dlaczego. Jutro będziesz... Najlepiej by było kartka, długopis i pisz, kurwa. Pisz, kurwa. Masz 2 godziny, żeby powiedzieć, dlaczego akurat ta bluza. Umotywuj, wstęp, rozwinięcie, zakończenie. 2 godziny. No dobra, to stoper. Uważam, że ta bluza jest fajna, ponieważ jest produkowana w Polsce. Promuje fajne wartości i luźny styl życia ze sportowym. Uważam, że materiał jest bardzo fajny. Nie kulkuje się. Fajny jest krój młodzieżowy Gen Z, trochę. I fajnie odmładza. Człowiek czuje się młodo w tej bluzie. Fajny jest ten dzik. Dziczek jest kreskówkowy, kojarzy mi się z latami dzieciństwa. Bardzo fajny jest elastometr, ja tak na to mówię, pomimo tego, że to się nazywa. Elastomer, przepraszam. Elastomer. Elastomer, tak. Fajnie dodaje do tej bluzy, zobaczcie. Czujecie, jak dotyka? Nie obiera. To mówię, od środka. Nie tak, mówię. No, mówię, że nie obiera.
Dużo można by powiedzieć o tej buzi jeszcze. Jeszcze godzina 58. No, dopiero tej nocy. Panna ta buza jest fajna na poranki, do kawy. Narzucasz sobie tą bluzę, wiesz, nie musisz się przeciskać, jak ty nie lubisz szczelin, nie? Mówisz, że śnią ci się koszmary, że widzisz szczeliny. No, nie krępuje ruchów. Nie krępuje ruchów. Tak. Swobodnie można ćwiczyć. Dzisiaj codziennie wchodziłem w szczelinę. Do tej pory tak, a teraz dziennie. Nie musisz. Kilka razy dziennie. Więc poranna kawusia, narzucasz. Smaczne. Luźny dres. Te bankloły. I fajnie wyglądasz z kawą. I czujesz się dobrze z kawą. Ile jeszcze? Dodatkowo. Godzina 5. Dodatkowo. Możesz jeszcze powiedzieć o społeczności, że wiesz, jesteś częścią. To mówiłem. Armii. No. I możesz na przykład członka armii spotkać i z nim wspólnie ćwiczyć w każdy sport. Możesz na pewno, tak jak mówi Pącz, przynależysz do grupy i łatwiej jest nawiązywać kontakty na publicznych siłowniach. Ja słyszałem na przykład na szlakach w górach ludzie mając ubrania z dzika na przykład mówią sobie cześć. No kurwa, widzieliście co się dzieje, jak lid wydobywają. A ta bluza jest nie po trupach zrobiona, jest robiona w Polsce. Ludzie są godnie wynagrodzeni za produkcję tego. I nie są wykorzystywani. Nie masz śladu dzieci, krwi i matek na bluzie, na twojej ulubionej bluzie, twojego ulubionego repera, którą nosisz. Tylko masz bluzę z czystym sumieniem. Kupując, dokładasz swoją cegiełkę do rozwoju polskiej gospodarki, polskich firm. Czaru nosi NASA, chyba obsrałeś. Czarek, nie ten. To nie twoja wina. To nie twoja wina, Czarek, nie widziałeś tego, nie? Ale nawet jest tutaj ślad, nie? Plama. NASA kutasa. No lepszy. Ale zobacz, 5 minut, śmiało możesz mówić o produkcie Robur. Mam nadzieję, że pokazaliśmy ci, że możesz. I że poprosisz sam, żeby zrobić ten wywiad na TikToka BMTS. Twoim śniem.